No i co, stoję już półtorej godziny i nic, moi drodzy. Miałem jedno branie na to takie ciasto na pstrągi. I tyle tak naprawdę. Byłem tutaj tydzień temu, nałapałem pełno pstrągów. Mówię, przyjadę jeszcze raz, nakręcę odcinek i co? Nic. A to jest to ciasto, o którym mówiłem, to jest właśnie na pstrągi. Takie dziwne, lepkie, trochę jak miękka plastelina z brokatem. I ten akurat pachnie jak czosnek, widzicie tutaj garlic scent. Bardzo popularna przynęta, jeżeli chodzi o łapanie pstrągów na spławik, na takich akwenach jak tutaj. Tam wpływa rzeka tutaj do tego zbiornika retencyjnego i on sobie dalej tam właśnie jeszcze płynie i tam jest potem taki duży, otwarty akwen. A to ciasto to jest w ogóle taki wynalazek, coś wam pokażę, zobaczcie. Jeżeli weźmiecie kawałek tego ciasta i wrzucicie to do wody, to spójrzcie, ono zaczyna wytrącać ten brokat i zobaczcie, jak się po prostu samo w wodzie rusza, bo ten brokat po prostu jakby wystrzeliwuje z tego ciasta. Ciekawy wynalazek naprawdę. W Polsce, jak jeszcze łapałem ryby, to nie widziałem nigdy takiego czegoś. Tutaj to jest bardzo popularne. A tak ogólnie w tym roku woda na tym akwenie jest bardzo wysoka, bo normalnie linia brzegowa jest tutaj za tymi krzakami. A teraz no widzicie po prostu, jak to jest, że jest zalane tutaj i nawet jeszcze tutaj na pobocze wchodzi. A samochód zaparkowany tutaj zaraz za mną. Ogólnie miejsce do łapania ryb jest rewelacyjne. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Wszystko z tamtej strony odbija się tutaj w tej wodzie. Nie ma w ogóle fal w tym momencie. I słońce teraz wyszło tutaj zza tego wzgórza i rzuca bardzo fajnie cień tych drzew na wodę. No rewelacyjnie to po prostu na żywo wygląda. Zobaczcie, malutki wąż ucieka tutaj. One nie są groźne. To jest coś takiego jak polski zaskroniec, więc nie ma się czego bać. Jeżeli dobrze pamiętam, to 2 albo 3 tygodnie temu, gdy znowu spływaliśmy w dół rzeki do centrum miasta w Reno, to zauważyłem takie bardzo fajne miejsce, gdzie można właśnie powiesić hamak. Jest taka malutka plaża, jest drzewo, jest miejsce na hamak, jest miejsce na stolik. Będę próbował tam dojechać w momencie, kiedy opuszczę po prostu to miejsce, ale jest jedna sprawa. Przedwczoraj w tym miejscu, dokładnie w tamtym rejonie, ktoś zrobił zdjęcie lwa górskiego. Lew górski to jest chyba kuguar, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli nie, no to poprawcie mnie w komentarzach, ale one są bardzo popularne tutaj na tym terenie. Są również bardzo niebezpieczne, ale jest znikoma szansa na to, żebyście go po prostu spotkali gdziekolwiek na szlaku. One unikają ludzi, w ogóle w ciągu dnia nie są aktywne, przeważnie śpią gdzieś na drzewach albo w krzakach, polują głównie w nocy. Słuchajcie, po prawie 3 godzinach łapania na 2 wędki w końcu udało mi się złapać pstrąga. Zobaczcie. No on ma chyba ze 3 cm. Masakra. No ale dobra, jest ryba, moi drodzy, jest progres. Dużo lepiej niż było na samym początku.
No i niestety nic, moi drodzy, zmieniam miejsce. Pojadę jeszcze kawałeczek tam w górę tej rzeki, bliżej Tamy, bo powyżej tego zalewu jest jeszcze jeden i na obydwu jest namaj, więc pojadę w tamtym kierunku, zobaczę te miejsca. Jeżeli tam nie uda się nic złapać przez jakieś, nie wiem, pół godzinki, no to jadę nad rzekę Vrino i posiedzę sobie po prostu nad rzeką, pochilluję, odpocznę, a potem muszę jechać do sklepu sportowego, kupić parę rzeczy. Także jeżeli Was to interesuje, zostańcie ze mną. No i dojechałem, moi drodzy, jestem w tym miejscu, o którym Wam wcześniej mówiłem. Idę teraz na tą miejscówkę, w której można powiesić właśnie hamak na drzewie, zaraz nad rzeką. Tylko zobaczymy, czy jest wolna, bo to miejsce jest dosyć popularne. I od razu pokażę Wam, gdzie widziano tego lwa górskiego, bo to było dosłownie po drugiej stronie rzeki. Z tej strony, za mną, tu są jakieś, wiecie, magazyny, potem jest miasto, normalnie osiedla mieszkalne. A z tej strony zobaczycie te wzgórza i tam zaczyna się już po prostu pasmo górskie i no tam nie ma żadnych zabudowań ani niczego, więc czasami te dzikie zwierzęta przychodzą tutaj do tych takich miejskich parków. No i zdarzają się takie sytuacje jak ostatnio, że ktoś właśnie zrobił zdjęcie lwa górskiego tutaj w parku Maybury. No i jest wolne miejsce, zobaczcie, rewelacja. Będę próbował też tutaj jeszcze na weekendzie przyjechać. Tutaj za chwileczkę na tej gałęzi rozwieszę hamak i będzie piękna miejscówka na krótki odpoczynek. A lwa górskiego widziano tam, po tamtej stronie rzeki, gdzie leży ta wielka kłoda. Leżał sobie po prostu na kamieniach. Był bardzo gorący dzień, bo było chyba 41 stopni, więc pewnie po prostu chłodził się tutaj przy rzece. No, ale tak wygląda miejsce, o którym Wam mówiłem. Jesteście osłonięci z każdej strony tak naprawdę krzakami i drzewami. Jest sporo cienia. Macie taki malutki basenik, w którym jest trochę głębsza woda. No i drzewo, na którym można akurat powiesić hamak. Tak jak widzicie, hamak już powieszony. Zastanawiałem się, czy ta gałąź będzie w stanie mnie utrzymać, bo jednak jest to wierzba, bardzo kruche drzewo i ono rośnie praktycznie płasko tutaj w stronę rzeki, więc zastanawiałem się, czy ono po prostu nie chrupnie gdzieś i tutaj się nie złamie, ale siadłem na tym, pobujałem się chwilę i trzyma mnie po prostu, więc myślę, że tak do 80-90 kg spokojnie tutaj można powiesić na tej gałęzi. Chyba następnym razem, jak będę rozkładał tu hamak, to zawieszę go pomiędzy tymi dwoma gałęziami, żeby rozłożyć trochę ciężar. Ale miejsce, tak jak widzicie, wygląda po prostu rewelacyjnie. No i niestety nie udało się nic dzisiaj rano złapać. Mówi się trudno. Jeżeli znajdę zdjęcia z tego ostatniego wyjazdu sprzed tygodnia, no to postaram się je wrzucić tutaj w filmie. Ale chciałem Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię jeździć tam na ten rezerwuar ze względu na to, że w lecie, kiedy w mieście już o godzinie 9 rano mamy 30-35 stopni, to tam wysoko w górach, na tym zbiorniku, dalej jest około 5-10 stopni Celsjusza. Więc jest to bardzo duża różnica i jest to niesamowita ulga, ze względu na to, że tak od połowy lipca, sierpień i połowę września mamy bardzo gorące noce tutaj w Reno i w rejonie Tahoe. A tam w górach właśnie jest dużo chłodniej, więc jest to niesamowicie przyjemne, jest to bardzo fajna ulga, dlatego lubię tam jeździć, a poza tym no, jest dużo ryb, tylko za każdym razem jak jadę z kamerą, no to niestety nie udaje się nic złapać, ale to chyba takie moje szczęście. Jeżeli będę jechał następnym razem znowu na ryby, wezmę kamerę, jeżeli coś złapię, no to Wam pokażę. Dzisiaj jeszcze mam parę rzeczy zaplanowane, ale teraz, moi drodzy,
przekąszę sobie coś i zdrzemnę się tutaj ze 30, może 45 minut, bo jestem na maksa wycieńczony. Kilka godzin później, moi drodzy, jestem teraz pod sklepem sportowym Sportsman's Warehouse. Dlaczego ten sklep? Nie ma żadnego powodu, po prostu najbliżej mojego mieszkania. Wszystkie te sklepy sportowe w Stanach, wiecie, takie duże sieci, mają mniej więcej to samo do zaoferowania i w tych samych cenach. A przyjechałem tutaj do tego sklepu sportowego po to, żeby kupić sobie nową wędkę muchówkę. Miałem kiedyś taką fajną wędkę, którą dostałem od znajomych na urodziny, ale niestety pojechałem z taką grupą przyjezdnych kiedyś nad rzekę tutaj w Reno połapać, pokazać im, jak się właśnie łapie na muchę i niestety zostawiłem tą wędkę nad rzeką. Przypomniałem sobie o niej na koniec dnia, pojechałem, niestety już sobie ją ktoś wtedy przywłaszczył, więc od tamtej pory nie łapałem po prostu na muchę, bo nie miałem sprzętu. Znaczy miałem wszystkie, wiecie, przynęty, muchy i tak dalej, ale nie miałem odpowiedniego kija i kołowrotka, więc dzisiaj idziemy na zakupy. O kurde, zobaczcie, jaka fajna fura. Nie mówię o tej korwecie, mówię tutaj o tym klasyku. Deska surfingowa na dachu. Powoli już zaczynają się zjeżdżać takie auta, bo za tydzień zaczyna się impreza Har August Nights. Jest to jeden z większych zlotów samochodów klasycznych w Stanach, więc już nie mogę się doczekać. A teraz zmierzamy do sklepu sportowego. Kiedyś już wam pokazywałem, co można mniej więcej w takim sklepie sportowym znaleźć. Jest tutaj naprawdę niesamowicie dużo asortymentu związanego z przeróżnymi sportami albo hobby, które możecie mieć. Takie, wiecie, łowienie ryb, polowanie, kemping, hiking, spływy kajakowe i tym podobne rzeczy. Znajdziecie tutaj praktycznie wszystko. A ja od razu lecę na dział wędkarski, który znajduje się tutaj w rogu sklepu. No i teraz, człowieku, bądź mądry i coś wybierz, gdy tutaj jest taki wybór wędek. Niestety popełniłem jeden mały błąd, bo nie zmierzyłem sobie samochodu w środku, bo muszę kupić taki kij, który mi się zmieści w samochodzie, żeby mi po prostu nie wystawał przez okno, jak będę jechał. A widać, że są różne długości. Czy nie ma jakiejś tam dużej różnicy, z tamtej strony jest kilka takich na maksa długich, ale chyba będę strzelał w najkrótszy. Ten Shimano jest bardzo podobny do tego, którego miałem, też właśnie z firmy Shimano. One są dosyć giętkie, ogólnie spoko kijek, leciutki na maksa. Ile to kosztuje? $69, taniocha. Co tutaj jeszcze jest? Zobaczmy. Maxim taki w kolorze kamuflażu. Ten jeszcze lżejszy nawet. No tutaj jakieś takie z pokrowcem już. 79. Ogólnie te wędki są tanie, wiecie. Najdroższa, nie wiem, chyba jaka na razie widziałem. 159. Tutaj 219. No to nie jest drogo, jak za wędkę. Dosyć fajny sprzęcior, kurde. Może i bym się skusił na coś takiego droższego. No i oczywiście, moi drodzy, mnóstwo przynęt oraz sprzętu. Jeżeli chcecie wydać kilka tysięcy dolarów, no to spokojnie tutaj możecie to zrobić. Zależy od tego, jak bardzo jesteście wkręceni w taki temat. No i tutaj przeróżne muchy do łapania, przeróżne rozmiary, kolory. Jest tego niesamowicie dużo. Możecie sobie wybrać to, co wam pasuje i to, co pasuje pod akwen, na którym będziecie wędkować. A jeżeli jesteście prawdziwymi fanatykami, no to możecie sobie sami robić muchy. Macie tutaj wszystkie potrzebne akcesoria do tego, żeby właśnie coś tam sobie skręcić samemu. I wielu moich znajomych po prostu w wolnym czasie robią sobie takie muchy do łapania. Mam chyba jeszcze jedną od kolegi. Chyba, że ją zgubiłem gdzieś, a to zobaczę w domu. Słuchajcie, nie będę was tym zanudzał. Wiem, że wędkarstwo dla wielu ludzi jest bardzo nudnym hobby. Dla mnie jest to forma relaksu i od kiedy pamiętam, od kiedy byłem małym dzieckiem, tata zawsze mnie zabierał na ryby.
i po prostu to ze mną zostało. Do tej pory jak gdzieś jadę, to zawsze biorę ze sobą wędkę, więc nie będę was zanudzał, moi drodzy. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.